doskonała muzyka, specjalnie dedykowanego bandu do tego formatu, nowe wizualizacje, nowe emocje, wielkie show i myślę, że się Państwu spodoba. Panie prezesie, w tym sezonie, tak jak w poprzednich, Telewizja Polska stawia na dobrą rozrywkę. Hitem będzie między innymi program Tak to leciało. Będzie hitem, raz, że to jest ożywienie formatu już znanego Polakom, ale ożywienie przez duet, który jest po prostu zjawiskowy i rewelacyjny w tym, co robi, czyli Kajra i Sławomir, czy Sławomir i Kajra. No niech pani zobaczy, jak te kobiety jednak są ofensywne. Najpierw był Sławomir, potem Kajra, a teraz już mówimy Kajra i Sławomir. Doskonała muzyka, specjalnie dedykowanego bandu do tego formatu, nowe wizualizacje, nowe emocje, wielkie show i myślę, że się Państwu spodoba. Czyli stawiamy na rozrywkę i na sport, bo będzie też coś dla fanów Roberta Lewandowskiego. No będzie, nie tylko Katar i Mistrzostwa Świata, to jest miesiąc. Trochę to demoluje i zmniejsza pojemność ramówki, no bo ona się musi skończyć do połowy listopada, więc siłą rzeczy tych nowości jest mniej i musimy się ścieśnić w mniejszym czasie. No ale będzie też Copa del Rey, no to jest, wyobraźcie sobie Państwo, półfinał na przykład Barcelona-Real, czy Barcelona-Atletico, czy Valencia z Robertem Lewandowskim, no to są la creme de la creme i myślę, że musieliśmy o to powalczyć i cieszę się, że mamy Copa del Rey z Robertem Lewandowskim. Czyli włączamy TVP w tym sezonie. Robert Lewandowski w każdym polskim domu, wystarczy włączyć Telewizję Polską albo w telewizor, albo na aplikacji.